Dzień dobry, a właściwie nie wiem jak powiedzieć, bo patrząc na zegarek to mówię dzień dobry, ale patrząc za okno to wychodzi, że powinienem powiedzieć dobry wieczór, więc powiem dzień dobry wieczór Państwu, Paniom i Panom. Witam Państwa niezwykle miło, bardzo serdecznie i niezwykle też ze względu na okoliczności, w których mi spotkać. No, przyznam się szczerze, że po raz pierwszy w takich okolicznościach się znalazłem, kiedy prowadzę transmisję, jak to się ładnie teraz nazywa, online. Czyli tak, wy widzicie mnie, ja was nie widzę. Zazwyczaj coś powiem, zdarzają się oklaski, zdarzają się uśmiechy. Liczę na to samo w tej chwili u Państwa. W każdym razie to, co się dzisiaj wydarzy i to, co przygotowaliśmy, jest rzeczą niezwykłą, wartą pokazania, jak się okazuje, też i będzie zarejestrowane, więc będzie można sobie to jeszcze raz odtworzyć, myślę, ku uciesze wielu, wielu waszych znajomych i was samych. Drodzy nasi kochani goście, miło mi Państwa powitać na konferencji online, bo tak to się powinno nazywać dzisiaj. Konferencja została zorganizowana przez magazyn Businesswoman and Life dla Fundacji Ewy Błaszczyk A Kogo oraz Kliniki Budzik. Proszę Państwa, ja od razu chciałbym skierować gorące podziękowania za empatię, za serce i za dobrą energię, którą przekazujecie tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Myślę tutaj o tych pacjentach, o tych osobach, które właśnie przebywają w klinice Budzik, pogrążone w śpiączce, które tej pomocy naprawdę głęboko potrzebują. Ja Państwu tylko przypomnę, że klinika Budzik rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka i od początku jej istnienia udało się wybudzić już ponad 70 dzieci. To jest naprawdę fantastyczne. 21 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste oddanie budynku kliniki Budzik dla osób dorosłych na śpiączkę na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, w której również zostali już wybudzeni pierwsi pacjenci. Obecnie Fundacja Pani Ewy Błaszczyk skupia się na pracach związanych z poszukiwaniem najnowszych światowych metod wybudzania pacjentów ze śpiączki oraz budowie kliniki Budzik dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. To tyle tytułem wstępu. Ja jeszcze tylko dodam, że to już po raz 10 redakcja Businesswoman and Life organizuje to niezwykłe wydarzenie, kiedy pojawia się cudowny, wspaniały kalendarz, z którego dochodu zasilany jest budżet Fundacji A Kogo. Proszę Państwa, dokładniejsze dane, dokładniejsze informacje na ten temat przedstawi nam redaktor naczelna Businesswoman and Life, Pani Elżbieta Jezna, którą teraz serdecznie zapraszam. Państwo przed swoimi monitorami bijecie gorące brawa, a my wspomagamy Was właśnie w ten sposób. Elu, słuchamy Cię. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się podczas premiery 10. edycji kalendarza Gwiazd na rzecz Fundacji A Kogo. Cieszymy się, że możemy wspierać po raz kolejny działania wspaniałej kobiety ze wspaniałą misją. Pani Ewa Błaszczyk każdego dnia pokazuje nam, jak walczyć i zwyciężać tam, gdzie inni boją się nawet spojrzeć. Tak łatwo jest odwrócić wzrok od osób najbardziej potrzebujących. Tak łatwo jest przejść obojętnie obok tych, którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia, aby móc samodzielnie zająć się własnymi sprawami. Kolejna edycja kalendarza Gwiazd jest wyjątkowa, ponieważ niesie pomoc. Bohaterowie poszczególnych plansz kalendarza poświęcili swój cenny czas, aby nie tylko pomóc zebrać środki na nowy sprzęt, ale przede wszystkim po to, abyśmy nie zapomnieli o podopiecznych kliniki Budzik. Sesje zdjęciowe do tego kalendarza, drodzy Państwo, były realizowane w niezwykłym czasie.
Kilka miesięcy temu cały świat zatrzymał się z powodu pandemii. Z niedowierzaniem patrzyliśmy na zamknięte sklepy i opustoszałe ulice. I chociaż w większości spotkania, rozmowy z bohaterkami miały charakter wirtualny bądź odbywały się w małych grupach, to wciąż one były pełne pasji, emocji i zaangażowania. I takie wartości pragniemy również przekazać na poszczególnych kartach kalendarza. Bo to, co nas łączy, to nie tylko telefon, Messenger czy Skype, to tylko narzędzia pracy. Łączą nas właśnie takie wartości jak miłość, odwaga, empatia. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, partnerom, instytucjom, które zaangażowały się w realizację tego projektu. Między innymi dziękuję drukarni Toro, która przygotowała piękny wydruk kalendarza. Bardzo dziękuję marce Redro, która również przygotowała piękne fotoobrazy. Drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie do licytacji wyjątkowych zestawów prezentowych dostępnych na platformie Allegro charytatywnie do wsparcia Fundacji Akogo. Niech nasze otwarte serca wspierają wyjątkową misję wspaniałej osoby pani Ewy Błaszczyk. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Elżbieta Jeznach, redaktor naczelna Businesswoman and Life. Proszę Państwa, o licytacjach trwających na platformie Allegro jeszcze Państwu będę miał przyjemność przypomnieć, a tymczasem z wielką radością, atencją, a także osobistym, że tak powiem, z osobistą satysfakcją powitam znakomitą moją koleżankę, aktorkę, cudowną kobietę. Co ja będę mówił? Tak, żeśmy przed programem rozmawiali, Ewa. Właśnie, Ewa Błaszczyk. Tam są oklaski. Słyszysz się? Dzień dobry, witam wszystkich najserdeczniej. Proszę Państwa, trudy prowadzenia takiej funkcji, sprawowania takiej funkcji, stowarzyszenia. Stowarzyszenie Akogo. To jest codzienna praca, ale to nie tylko Twoja praca, ale również praca ludzi, którzy są od strony formalnej tam, prawda, zaangażowani. No Jacku, oczywiście, że jest cały zespół i już przez lata też nabudowaliśmy masę kontaktów, więc już jest dużo łatwiej niż na początku, ale jest stały zespół i każdy się zajmuje jakąś dziedziną. Jest koordynator medyczny, jest PR. Prawda? I po prostu ktoś, kto się komunikuje z biurem rachunkowym, dyrektor finansowy, prawnik. Jedni są stale w środku i gdzieś wyjeżdżają z biura i są takie osoby, które dojeżdżają, tak jak prawnik na przykład, prawda? Wtedy, kiedy jest potrzebne. Czy w tej chwili na przykład, jeśli się toczy budowa, no to oczywiście najpierw grupa architektów, projektantów, potem inwestor zastępczy, a potem nie. Potem ktoś, kto pilnuje tego z naszej strony, jeździ na budowę, jest łącznikiem. Wreszcie jest ten, kto wygrał przetarg. No i trzeba się po prostu zmieniać. Czyli jest w ogóle instytucja cała w tej chwili już, prawda? No wiesz, no na przykład budowa budową, ale na przykład cały dział naukowo-badawczy, czyli to, zajmuje się śledzeniem jakby nowych rzeczy na świecie. Czyli to są konferencje, co się nowego wydarzyło. Co można dla takiego pacjenta jeszcze ze świata ściągnąć? No i to trzeba być... A Ewa, a jak to wygląda, powiedz to już w tej chwili tak, żeby też pobudzić wyobraźnię wszystkich tych, którzy nas oglądają i którzy wspomagają fundację. Jak to jest taki dzień, kiedy nagle dowiadujesz się, że odnieśliście sukces, czyli ktoś się obudził, ktoś wrócił na świat ten nasz realny. No tak, jak to wygląda? Wiesz co, to za każdym razem to jest walka. Za każdym razem to jest walka, no ale po to jest ta walka, że oczekujemy, że to się zakończy pozytywnie, no. Więc to jest ogromna radość, ale to też jest coś takiego, że już sobie zdajemy sprawę po latach, jaki to jest przełom w życiu, nie tylko dla tej osoby, która jest w tym stanie, ale dla jej bliskich. No i dla was, którzy przy tym uczestniczycie, prawda? No, w tym uczestniczy, w no tym tak, całym. Tak, oczywiście, ale myślę, że jednak rodzina, bliscy, no. Ale krótko mówiąc, potrzebne na to są olbrzymie fundusze. No jak się buduje, jak się robi konferencje, żeby się dowiedzieć. Ostatnia nasza konferencja była na Zoomie, bo powołaliśmy Radę Naukową
nie fundacji, bo Rada Naukowa Budzika to są Polacy, a Rada Naukowa Fundacji to jest cały świat. No to się spotkaliśmy teraz na Zoomie, no bo jak, no bo było, no ale trwało to 3 godziny prawie i bardzo dużo jest wniosków i będziemy pracować według tych schematów, które sobie nakreśliliśmy. No więc organizacja tego typu rzeczy i potem mam nadzieję przyjazdy tych ludzi naprawdę, bo jednak to jest inny kontakt, no tak, zoomowy i ten face to face, i oko, tak, oko na oko. Więcej się chyba z tego wyciska, w sensie takim, że to jest więcej do przodu. Ale czy budowa, czy taki projekt naukowo-badawczy, no to są nieprawdopodobne pieniądze. No i właśnie tych pieniędzy, oby jak najwięcej się udało zgromadzić, również dzięki inicjatywie pisma, magazynu. Businesswoman and Life, Business, bo to już po raz 10. Businesswoman and Life, 10. edycja kalendarza. Elu, jeszcze raz z całego serca ci dziękujemy. Dlatego, że i bijemy jest... brawo dla Businesswoman and Life. Tak, no bo to jest niesamowite. Wiesz, to jest bardzo cenna pomoc, jeśli ona jest konsekwentna. To znaczy, że to nie jest krótka piłka. Tylko jest co rok powtarzalność jakaś. I można na to liczyć, czyli można wyobrazić sobie pewne stałe segmenty i jakąś uzupełnienie kasy i wtedy na przykład można planować działania, prawda? Oby tych działań, oby na te działania nie zabrakło nigdy pieniążków, tego sobie życzmy. Proszę Państwa, tym bardziej z wielką przyjemnością chciałbym teraz jednocześnie podziękować, ale też przedstawić te wszystkie panie, powiedziałbym, no, osoby niezwykle prężnie działające zawodowo w granicach biznesów różnego rodzaju zresztą, które na kartach kalendarza tegorocznego, już 10. tak, z kolei, zapozowały w Towarzystwie Gwiazd, między innymi twoim towarzystwie. Jak przebiegały te przygotowania i te zdjęcia, to myślę, że Państwa to będzie ciekawiło. To się zwykle dzieje spontanicznie bardzo i wymyślamy, oczywiście Ela przygotowuje tam z całym swoim zespołem miejsce, wybiera je, urządza, no, wchodzę w coś, co jest dla mnie nowe, ale szybko to ogarniam. Natomiast potem jest spontaniczna akcja, jak się ustawić, no ale to jest no, jak na planie. No. Czyli udaje się. Tak. A teraz oby nam się udało to, co chcemy przekazać dzisiaj podczas naszej konferencji online, a więc gorące, serdeczne, płynące z serca od nas podziękowania tym wszystkim z Państwa, którzy... głównie panie, bo to panie są, które wzięły udział w tegorocznej edycji kalendarza. A więc mam wielką radość i przyjemność zaprosić pierwszą damę naszego kalendarza, panią Agnieszkę Świerszcz, prezesa zarządu DHL Parcel Polska. Witamy serdecznie. Przepraszam, że nie wstaję. Wypadałoby wstać, ale jestem tutaj przypięty. Państwo się nie dziwcie, że nie wstaję, ale po prostu no, tak konferencja online tak wygląda. Po prostu jest się przypięty tutaj tymi różnymi mikrofonami. Tak. Dobrze. Pani Agnieszko, jest pani gwiazdą tego kalendarza niewątpliwie. Nie ja jestem gwiazdą. Ale sportretowała się pani rzeczywiście z fantastyczną gwiazdą. Cudowną, piękną koleżanką moją, panią Ewą Błaszczyk, założycielką fundacji Allegro. No tak, ale dlaczego? Skąd się pojawiło to wsparcie z pani strony, ze strony firmy, prawda? Bo to jest firma DHL. I dlaczego? Jaki jest powód zaangażowania firmy, żeby w ten projekt się zaangażować? Już samo zaproszenie do udziału w tej jubileuszowej edycji było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Od lat obserwuję działalność pani Ewy i Fundacji Akogo i naprawdę podziwiam. Realne wsparcie, które mogliśmy przekazać dla kliniki Budzik, jest dla nas naprawdę bardzo wartościowe. Mam nadzieję, że ta edycja kalendarza przyniesie rekordowe i rozejdzie zyski. Się błyskawicznie. Tak. Wiesz, to też jest bardzo ważne, że pieniądze pieniędzmi, ale każdego działanie tego typu powiększa jakby ilość ludzi, którzy się zaczynają utożsamiać z tym,
bo po prostu jak się czegoś dotknie i się pozna, no to zostaje się przy tym temacie. I jak powiększa się liczba osób, no to jest dla nas fantastyczne. Bo ja myślę, że w tej chwili różne środowiska, sam różne udział firmy. W tego typu działalności jest pewną jakąś formą prestiżu, prawda? I coś w tym jest dodatkowo, jako element... No jest taka wartość dodana. Prawda? Wartość dodana. Tak, właśnie tak, o to tak. Chciałem się zapytać przy okazji firmy, bo przecież dla Państwa, firmy DHL, ważni są niewątpliwie ludzie, bo nawet tam, gdzie ja mieszkam, macie olbrzymie, wielkie takie pole, pełno tych samochodów. Tam jest po prostu cały czas te żółte samochody wyjeżdżają co chwila. Więc ludzie są niezwykle ważni, bo są kierowcy, którzy rozwożą całe otoczenie, prawda, które dotyczy firmy jako takiej. No i teraz jak to jest? Jak to się przenosi? Realizacja społeczna, więc realizacja tych działań społecznych, jak się przenosi na biznes? Tak, no my jako firma logistyczna mamy świadomość tego, jak ogromny wpływ mamy na środowisko, na naszą planetę. W związku z tym już długofalowo w naszej strategii wpisane jest na stałe społeczna odpowiedzialność biznesu. Wyznaczamy sobie takie cele, żeby do 2050 roku ograniczyć zredukować praktycznie do zera emisję dwutlenku węgla. Dlatego też mamy samochody elektryczne. W przyszłym roku już będziemy mieli prawie 100 takich samochodów elektrycznych. W obszarach miejskich poruszamy się rowerami elektrycznymi. W naszych terminalach montujemy panele fotowoltaiczne. Także prowadzimy naprawdę zrównoważoną politykę, jeśli chodzi o wpływ na środowisko i działania, które wdrażamy. Działamy też charytatywnie. Mamy fundację też naszą DHL-ową, dzięki której wspieramy naszych pracowników i kurierów, ale nie tylko, bo też lokalne domy dziecka. Teraz też w okresie pandemii oczywiście elastycznie reagujemy na potrzeby. Uczestniczymy w transporcie artykułów sanitarnych do szpitali. Ale też mamy takie niestandardowe działania, na przykład nasza akcja, która nazywa się Paczule, czyli na terenie headquarters naszego mamy ule i tam mieszkają pszczoły, mamy też piękne łąki wokół. Nie dość, że bardzo miło nam się tam pracuje, to jeszcze mamy, jak mówią specjaliści, najwyższej jakości miód warszawski. No szeroka gama, że tak powiem, działalności. Kto ma pszczoły, ten ma miód. Ten ma miód. No ale kto ma DHL, ten ma korzyść. Kochani, serdeczne pozdrowienia dla Pani to przede wszystkim, ale także dla wszystkich pracowników firmy, dla wszystkich ich przedstawicieli. Często DHL do mnie podjeżdża, także ja teraz z przyjemnością pomacham. Dobrze, że macie już do bardzo płacenia dziękuję. Te, że nie trzeba gotówką płacić. To jest bardzo ważne. Dziękujemy serdecznie i gratuluję pięknej okładki na 10. edycję. Pani Ewo, to była wielka przyjemność. Dzięki, bardzo dziękuję. Dla mnie również. Dziękujemy serdecznie Pani Agnieszce. Pani Agnieszka Świerszcz i w imieniu tutaj fundacji dyplom. I naszej redakcji wręczamy dyplom w podziękowaniu za udział w projekcie. Serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz zaprosić kolejne bohaterki naszego kalendarza, kalendarza gwiazd, po odbiór właśnie tych pamiątkowych dyplomów, które przed chwilą dostała Pani Agnieszka. Zapraszam zatem Panią Igę Turską, CEO Baltic Hus Nieruchomości. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Witamy. Panią Agatę Nowak, prezes zarządu Geotechnologii. Witamy serdecznie. Zapraszam tutaj na kanapę, bardzo proszę. Panią Katarzynę Lodziaską, prezesa zarządu ECM Group Polska. Bardzo proszę. Pani Katarzyna jest z nami również. Witamy serdecznie, zapraszamy Panie. Bardzo nam miło Was gościć przy okazji tego jubileuszowego wydania naszego kalendarza. Proszę Panie miłe, dzięki temu, że możemy dotrzeć do naszych widzów w tych dzisiejszych trudnych czasach, kiedy nie możemy zrobić takiej oficjalnej gali pięknej
i gościć naszych gości tak bezpośrednio. No ale łączymy się i mam nadzieję, że dużo osób obejrzy naszą relację. W związku z tym pozwolę sobie teraz skierować moją uwagę do pani Kasi. Pani Kasiu, pomachajmy naszym widzom. O, to jest pani Kasia, to jestem ja. O, właśnie, bardzo dobrze. Pani Kasiu, pani udzieliła wywiadu Businesswoman and Life, prawda? Tak, i tamże w tym wywiadzie pani zadeklarowała, cytuję, nie zwalniamy ani tempa działań, ani pracowników. Się chwali. Bardzo pięknie. No i teraz moje pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak to było możliwe, że, no co by nie mówić, jednak w tym trudnym okresie, prawda, pandemicznym, jak to się teraz, że tak powiem, przełożyło na strategię firmy, na działanie firmy, no i w jaki sposób uniknęliście tych zawirowań związanych z epidemią? Rzeczywiście czas mamy... Prosimy do mikrofonu, tak, żeby nas słychać było. Sytuacja epidemiologiczna w kraju na szczęście nie wpłynęła znacznie na naszą działalność. Ja nawet sądzę, że w tej pierwszej fali budownictwo było trzonem, który trzymał naszą gospodarkę. Dość, że nie zwalnialiśmy pracowników, to również zatrudnialiśmy do nowych kontraktów. Monitorujemy sytuację, staramy się działać w sytuacjach problematycznych. Natomiast jedyna rzecz, która mnie niepokoi, myślę, że wszystkich nas tutaj będących, a mianowicie stres, który przeżywamy, tak? Pracownicy. To dotyczy każdego zawodu. I w firmie również. Dlatego... Nie będę pani mówił, w jakim ja stresie jestem. Dlatego staramy się, żeby spółka była przyjacielska dla nas wszystkich, żeby firma tworzyła taką rodzinę, żebyśmy się wspierali nawzajem i mimo pracy zdalnej i również tej biurowej, staramy się mimo wszystko trzymać ze sobą kontakt i wspierać się nawzajem. To jest chyba ta siła tej naszej firmy w tej sytuacji. No i rozumiem, że współpraca z Fundacją Budzik, a kogo? To też jest jeden z elementów. Ależ oczywiście, tak. Dużo nas to nauczyło. I tak trzymajcie. I tak trzymaj. Tak jest. Proszę Państwa, kolejna gwiazda naszego kalendarza, pani Agata Nowak. Pani Agato, witamy jeszcze raz serdecznie. I również w rozmowie z Businesswoman and Life wspomniała pani, że w związku z sytuacją epidemiczną zarządzana przez panią firma Geotechnology ogromny nacisk położyła na stworzenie rozwiązań wspierających pracę zdalną swoich klientów. Kwestia pracy zdalnej to jest w tej chwili rzeczywiście problem, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, która musi się uczyć zdalnie. No ale w pracy to trzeba już bardzo konkretne rzeczy wykonywać, więc tutaj już nie ma pobłażania. To jest rzeczywiście temat, który dotyczy wielu, wielu branż i zastanawiam się, w jaki sposób i jakie rozwiązania przyjęliście Państwo, żeby w tym trudnym okresie tą drogą no, jakby utrzymać się na rynku i pracować. A nie wiem, czy mnie słychać? Słychać na pewno. Słychać proszę na śmiało pewno. Mówić do mikrofonu. Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz. Witamy jeszcze raz. Dziękuję Pana. My od kilku lat już tworzymy systemy, też systemy informatyczne, programistyczne, które wspierają naszych klientów w takich działaniach właśnie, które dzieją się tak na przykład jak w dniu dzisiejszym. Nasze systemy oparte są na rozwiązaniach chmurowych. Te rozwiązania w dzisiejszych czasach, ilość użytkowników takich rozwiązań w ostatnich czasach lawinowo wzrosła. Wspieramy firmy, żeby współpracowały u siebie jeszcze bardziej szybciej, wydajniej, ale również wspieramy nasze firmy we współpracy ze swoimi klientami, partnerami biznesowymi. Także tych aplikacji, które tworzymy, jest ogromnie dużo. Tworzymy już je od kilku lat, także byliśmy mocno przygotowani na tą sytuację, która jest w dniu dzisiejszym. No i myślę, że będziemy jeszcze w przyszłości też wspierać jeszcze mocniej naszych klientów. Czyli generalnie w tej chwili pracujecie pełną parą. Pracujemy pełną parą. I oby tak dalej. Jeszcze raz serdeczności związane z kalendarzem. Mamy dziękuję. Jeszcze jedną panią, kolejną gwiazdę naszego kalendarza. Pani Iga Turska. Pani Igo, w branży nieruchomości. Branża nieruchomości, która
realizuje i różne zamówienia, jak się domyślam, a pani zarządza firmą Baltic Hus Nieruchomości. Właśnie. Jak pani deklaruje, firma kieruje się duńską filozofią Hygge. Dobrze czytam? Hygge. Co oznacza, bardzo mi się podoba, spokój. Komfort, bezpieczeństwo. Wiecie, co to są słowa klucze na dzień dzisiejszy. Warto byłoby, żeby każdy z nas taki pakiet do domu otrzymał. Zwłaszcza w czasie pandemii. No właśnie, często za tym troszeczkę tęsknimy. No i co? I w takim razie, jak to jest? Państwo macie głównie żeński skład, zdaje się, w firmie, tak? Z tego, co pamiętam. Tylko żeński. Nawet tylko żeński. Czyli żeby się zatrudnić u was, to nie mam szans. No, tak chciałem, ale nic się nie udało. No dobrze, dobrze. No to i co? Jak sytuacja u państwa wygląda w takim razie? Prosimy do mikrofonu bliżej, żeby pani była słyszalna. Na ten moment nadal pracujemy, ale staramy się po prostu naszych klientów w jak najlepszy sposób zabezpieczyć, tak, na ten kontakt taki bezpośredni. Mhm. Jeżeli chodzi o prezentację nieruchomości, staramy się robić prezentacje wirtualne, spacer wirtualny, bądź łączymy się poprzez FaceTime z klientami i prezentujemy nasze nieruchomości. Aktualnie mamy bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o inwestycje premium w pasie nadmorskim, ponieważ ja głównie pracuję na rynku trójmiejskim, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot. I takie bezpieczeństwo dla klientów jest dla nas bardzo ważne w czasie pandemii. Ja obawiałem się, że przy okazji tego zawirowania związanego z sytuacją epidemiczną, że no, tego typu inwestycje troszeczkę przyhamują. A jak to jest w rzeczywistości? W rzeczywistości wręcz przeciwnie. Nawet? Nawet wzrosło zainteresowanie z racji tego, że mamy sporo inwestorów, którzy chcą inwestować w nieruchomości. Wolą inwestować w mieszkania niż na przykład trzymać swoje pieniądze na kontach bankowych, gdzie jest niska stopa zwrotu, prawda? Ale rozumiem, natomiast... że to nie znaczy, że się państwo cieszycie z powodu pandemii. Oczywiście, że nie. No żart oczywiście. Proszę państwa, nasze kolejne trzy gwiazdy i za chwilę podziękowania i dyplomy za udział w naszej kolejnej 10. edycji wydania kalendarza przez Business Moment and Life. Bardzo prosimy o przyjęcie dyplomów, podziękowania od nas, od Fundacji A Kogo. Ja bardzo dziękuję. I Ewa, bardzo dziękuję paniom. Tylko przepraszam bardzo, że nie wstaję, ale mam tutaj takie techniczne okablowania, tak, ja i one mówiłem, mnie tu że my trzymają. Jesteśmy, tak. Ale dziękujemy ślicznie. Polecamy się oczywiście przy kolejnych jakichś możliwościach. Jasne. Współpracy. Bardzo na nie liczymy. No i oczywiście życzymy olbrzymich sukcesów biznesowo-finansowych. Bo im lepiej jest wam, tym lepiej jest w fundacji na przykład. Nie tylko tej, każdej. Serdeczne dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Dziękuję. Takie są pamiątkowe zdjęcia robione. O, właśnie, bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przepraszam, że nie wstaję. Dziękuję. No właśnie, tak, my mamy głupią sytuację. Dziękuję. Mamy troszeczkę mało komfortową dzięki. Sytuację, ale trudno. To jednak może w panu może się tam zaangażuje. Jakbyśmy byli same kobiety są, słyszałaś, doklejeni. Chyba. Jesteśmy przyklejeni. Ale tu jest firma, gdzie są same kobiety. No wiem. Nie przyjmują mężczyzn. Przyjmą cię. Przyjmą mnie, myślisz? Nie, bo już myślę o przebranżowieniu, bo za chwilę jak jeszcze trochę teatry będą zamknięte, domy kultury będą zamknięte, to trzeba będzie coś poszukać, jakiejś roboty. Dobrze. Trzeba będzie robić takie miniaturki teatralne u siebie w domu i wrzucać online. W internet. No. Joasia Szczepkowska próbuje to robić, nie wiem jak na tym wychodzi, ale boję się, że może być słabo. Dobrze, ale wracamy kochani do tego, co jest tutaj najważniejsze i to i powód, dla którego spotkaliśmy się właśnie dzisiaj i żeby podziękować, żeby przekazać te podziękowania związane z kolejną edycją naszego kalendarza. Drodzy Państwo, żebym ja tylko nic nie pomylił, już jestem. Dobrze, proszę Państwa, mamy 10. jubileuszową edycję kalendarza Gwiazd. To jedno z wielu przedsięwzięć, które wspomaga stowarzyszenie, prawda?
fundację, przepraszam, bo to złe słowo. I mamy kolejne gwiazdy do zaproszenia i do wręczenia dyplomów i przekazania słów ciepłych i podziękowania. Zapraszam panią Barbarę Misterską-Dragan, prezesa zarządu Mister Auditor Advisor. Coś pomyliłem? Auditor. To coś pomyliłem. Dobrze. Witamy serdecznie pani Barbarą. Pani Agnieszka Szałęga-Gazda, zapraszam serdecznie. Współwłaściciel Idea Invest Nieruchomości. Za chwilę będzie. Dobrze. Pani Anna Krzyśko-Waskowicz, prezes zarządu komplementariusza Nordgate Logistic. Dzień dobry. I pani Daria Dudkiewicz, wiceprezes zarządu Agrolog. Witamy serdecznie pani Dario. A także pani Anna Nasciszewska, prezes zarządu funduszu hipotecznego Janok. I z panią Anną połączymy się online. A jest pani Agnieszka Szałęga. Bardzo prosimy, pani Agnieszko, zapraszamy. Współwłaściciel Idea Invest Nieruchomości. No to mamy komplet kolejnych gwiazd naszego kalendarza. Do pani Ani Krzyśko-Waśkowicz, jeżeli można o mikrofon. Właśnie, pani Aniu. Dzień dobry. Nordgate Logistic to jest firma działająca w branży logistycznej. Spedycja, tak. Jak to wygląda w nowej sytuacji pandemicznej? Czy to coś zmieniło w zarządzaniu firmą? Tak, oczywiście zmieniło. Spedycja ma się rewelacyjnie. Czyli na lepsze się zmieniło. Tak, jest zmiana tylko pozytywna. Ja jak słucham, to mi się wydaje, że to jest po prostu zbawienie. Pierwszy lockdown, jaki przeszliśmy, dawał świetne wyniki dla naszej firmy. Nasi klienci szukają bezpieczeństwa, szanują sobie właśnie długoletnią współpracę, nie szukają nowych partnerów, tylko wracają do sprawdzonych sposobów, więc dla naszej branży spedycyjnej naprawdę bardzo świetny okres i pierwszego lockdownu i obecnie, tak, więc... Tylko wakacje gorsze. Wakacje, no bo wszyscy jakoś na te urlopy idą, jakoś ciekawe potrzebę mają. Ale pani była na urlopie, mam nadzieję. Również, skorzystałam z tego przywileju. Pytam się gdzie, zakładam, że pewnie... Gdzie mogłam, polskie gdzie morze. Puszczono. Ale jak samopoczucie przy okazji pracy, przy zdjęciach do kalendarza? Wspaniali ludzie. Byłam pierwszy raz brałam udział w takim przedsięwzięciu, zostałam zaproszona, za co bardzo mocno dziękuję. Niesamowite przeżycie, jeżeli ktoś zostanie zaproszony, polecam. Ludzie robią atmosferę, zaangażowanie, przyjacielskość, po prostu niesamowita współpraca na każdym etapie. No, świetne doświadczenie, świetne. Dlatego serdecznie dziękuję. Na pewno będzie co opowiadać. Już było. Już no było. I teraz ponownie. A teraz będzie co pokazać. To a jest teraz będzie co pokazać, co kupić, coś sprzedać, w ogóle co wypromować. No właśnie, a propos kupowania, to przez cała masa różnego rodzaju propozycji na Allegro, włącznie z pięknymi obrazami. Dokładnie. I tymi zdjęciami. Myśmy już wysłali newslettery do naszych klientów, do naszych podwykonawców. Już promocja poszła. Od wczoraj wieczorem zostały puszczone newslettery do bardzo szerokiej gamy naszych klientów. No, na pewno będziemy przez ten okres mocno promować, żeby był jak największy społeczny odzew. Czyli krótko mówiąc, drogie panie, opłaca się pomagać. Opłaca się pomagać. Opłaca się pomagać dla każdej strony. I pomagających, i tych, co korzystają z tej pomocy. Naprawdę niesamowite doświadczenie. Powtórzę to jeszcze dzisiaj wielokrotnie. Opłaca się pomagać. Dokładnie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pani Aniu. Pani Agnieszka Szałęga-Gazda. Witamy panią serdecznie. Kolejna gwiazda. Uciekło coś? Już jest. Dobrze. Kolejna gwiazda naszego kalendarza, współwłaścicielka Idea Invest Nieruchomości. Pani Agnieszko, no a jak jest, jeśli chodzi o rynek wynajmu, sprzedaży nieruchomości w tej naszej pandemii kochanej? Czy też poszło do góry? To jest taka trochę sinusoida, szczerze mówiąc, bo pierwsza fala pandemii gdzieś spowodowała, że
rynek stanął zupełnie, czyli nic się nie działo przez przynajmniej 2 miesiące. Natomiast po tym czasie, czyli gdzieś tam w okolicach maja, generalnie sinusoida poszła do góry, czyli zaczęło się troszkę odbijać. Ceny paradoksalnie wcale nie spadły, wręcz przy rynku wtórnym, przynajmniej we Wrocławiu, zauważyliśmy wzrost cen. I teraz mamy taką tą drugą falę tej pandemii, gdzie wiele i pośredników w branży, ale też uczestników w ogóle rynku nieruchomości, czyli klientów, osoby indywidualne, które są gdzieś tam zainteresowane nieruchomościami, miały wiele dylematów właśnie, czy w tym momencie dalej inwestować, czy nie. No i okazuje się, że ten ruch dalej jest. On jest może troszeczkę wyciszony, jest trochę zdystansowany i taki bardziej wyważony, natomiast cały czas ten ruch jest. Ale że obserwujecie Państwo taką, nie wiem, jakąś formę tej ucieczki od pieniędzy, a raczej chęci inwestycji w coś trwałego? Generalnie powiem tak, miliony Polaków chcą spełniać marzenia, czyli chcą kupować nieruchomości i oni będą to robić. Bez względu na sytuację, czy inna, ten ruch zawsze będzie. Mniejszy lub większy, ale on po prostu będzie, bo też przede wszystkim zacznijmy od tego, że musimy mieć gdzie mieszkać, tak? Więc inwestycja inwestycją, ale posiadanie własnej nieruchomości, czyli własnego bezpieczeństwa, jest szalenie istotne i ten ruch zawsze będzie, tak? Tak myślę. No i rozumiem, że każdy klient, który przyjdzie teraz do Państwa, wiedząc o tym, że uczestniczycie Państwo w tak zaszczytnym celu. Znowu ta wartość dodana. Dowartościujecie się, tak. No i od razu jest lepsze podejście i kontakt jest jakby lepszy. Ale do pośredników? Między Wami a klientem. Czy to nie wpływa? Wpływa chyba troszeczkę. Oczywiście, że wpływa. No, mój jeden klient, jak zobaczył kartę moją z kalendarza, no to stwierdził, że on musi to mieć na ścianie i zrobi wszystko, będzie mógł kupić na Allegro. To wiemy, tak, dokładnie. Także będzie Pani musiała mocno licytować. A może jeszcze ktoś? Zobaczymy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Proszę Państwa, jest z nami również Pani Barbara Misterska-Dragan. Witamy serdecznie. Jest Pani prezesem firmy audytorskiej. Jest okej. Przepraszam, jest, to okay. Było na temat mikrofonu. Mikrofon okej, okay, dobrze. A ja tylko dodam, że wcześniej wykładała Pani finanse, tak? Między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, na SGH, dobrze mówię, tak? Wszystko się zgadza. Tak, rachunkowość, finanse, to tak chwili się łączy. Jest Pani prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Tak, brzmi to poważnie. Ale bardzo, bardzo... Jest poważnie. Jest poważnie. Jest ogromnie poważne. No dobrze, a teraz moje pytanie. Jak by Pani przekonała przedsiębiorców do podejmowania tak zwanych działań CRS-owych? No i czy te działania charytatywne, to już pytałem się innych Pani również, ale tu od strony takiej powiedziałbym bardziej naukowej. Jak one się przekładają, no licząc na wykład, jak one się przekładają, te działania charytatywne, na efekty biznesowe firmy? Czy przekładają się w ogóle? Oczywiście. Po pierwsze, ja bym zachęciła, powiedziałabym tak, nie czekaj, nie zwlekaj, tylko działaj. CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, staje się już dzisiaj taką praktyką zarządzania firmą. Wczoraj słuchałam takiego wspaniałego wykładu, gdzie badania pokazały, zmieniamy mikrofon. Gdzie badania jest pokazały, lepszy, tak? Że uwarunkowaniem inwestowania staje się etyka. Nie tylko ten pasywne inwestycje, czy jest zysk i dywidenda, ale inwestowanie, społeczne inwestowanie. To pokazuje, że jako społeczeństwo, inwestorzy dojrzeliśmy już do tego, żeby trochę się zmieniać. Że odpowiedzialność biznesu nie jest tylko za to, żeby wygenerować wynik finansowy, ale właśnie za to, jak go wygenerować, jak dbać o środowisko, jak dbać o społeczeństwo, jak dbać o to, żeby te surowce pochodziły z odpowiednich źródeł, żeby nie zanieczyszczać środowiska, dbać o bezpieczeństwo klimatyczne. Tego oczekują już dzisiaj inwestorzy, tego oczekuje społeczeństwo. To staje się takim wspaniałym walorem w zarządzaniu, nie tylko na zewnątrz, ale i na wewnątrz. Buduje się nową kulturę w firmie. Ludzie widzą, że są potrzebni do spełnienia całkiem innych celów, celów społecznych. Ci ludzie się integrują, buduje się wzajemne zaufanie, te relacje są szczere.
to wszystko się przejawia na wspaniałą energię, która buduje właśnie biznes, buduje właśnie te wyniki, buduje te zyski, z którymi, proszę Państwa, trzeba się dzielić. Mówi się tak, dobro zawsze wraca. Dziel się tym dobrem. Jeżeli towarzyszy temu empatia, towarzyszy temu zaangażowanie, to przynosi to niebywałe sukcesy dla firmy. Firmy przygotowują takie raporty zrównoważonego rozwoju. W tych raportach można przeczytać, one są publikowane, są konkursy i większość z nich uczestniczy. Te duże firmy, duże nasze koncerny krajowe, one się chwalą dzisiaj tym. To jest chwalenie się tym, co możemy zrobić dla środowiska i dla ludzi. Ja myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, ten lockdown, ten niepokój, to napięcie, ta niepewność powoduje, że też się wszyscy zastanawiamy, że jesteśmy ludźmi. Musimy dbać o tę planetę, bo my na tej planecie żyjemy. I ta świadomość jest tak samo u menadżerów, osób, które zarządzają, u inwestorów, którzy inwestują. Ja myślę, że to jest właśnie cudowne. To jest cudowne, jak świat się dzisiaj zaczyna zmieniać mentalnie, jak zaczynamy inaczej myśleć. Ja nie mówię, że to jest powszechne, nie buduję z tego takiej ale stwarza teorii, szansę. Ale stwarza szansę. Stwarza szansę na zmianę i myślę, że to jest chyba najważniejsze. Dlatego jeżeli jeszcze nic nie zrobiłeś w sprawie CSR-a, to zrób to. Ja mam firmę, która nie jest ogromną firmą, jesteśmy biegłymi rewidentami, ale podzielę się taką refleksją, że w tej mojej firmie, jak żeśmy zaczęli dbać o las, mamy swój las, któryśmy posadzili w Bieszczadach. Wiemy, że mamy o niego las. Mamy tam las, to nie jest nasz prywatny, ale my dbamy o niego. Ludzie z taką chęcią weszli w ten proces, że nie ma w ogóle dyskusji. Wiemy, że mamy pomagać i szukamy pomysłów na to. Chyba to jest najfajniejsze w tym całym życiu naszym codziennym. Zostawić coś po sobie. Zostawić coś dla tego środowiska, dla tego otoczenia. Powiedziała Pani coś bardzo optymistycznego. Bo ja jestem optymistka z natury. Ten optymizm udzielił się wszystkim tym, którzy zajmują się biznesem, który może rzeczywiście pchnąć coś do przodu i też właśnie dać coś, czyli pomóc. Serdeczne dzięki. Bardzo dziękuję, ale ja w to wierzę. My również. W każdym razie mamy my taką nadzieję przynajmniej. Drodzy Państwo, Pani Daria Dudkiewicz, witamy serdecznie. Dobry kolejna wieczór. Gwiazda naszego kalendarza. Tym razem przedstawicielka jest wiceprezesem, czy wiceprezeską, jak Pani woli. Można mówić podobno może i tak, i tak. Ja osobiście wolę wiceprezesem, nie wiem dlaczego. Ja też. Prawda? Jakoś tak te żeńskie końcówki nie za bardzo mi pasują, szczególnie do tak zacnych, piastowanych funkcji. Wiceprezesem dużego przedsiębiorstwa, ale jest to przedsiębiorstwo, które wyrosło, można powiedzieć, z firmy rodzinnej, więc jest to rodzaj taki specyficzny na rynku. Czyli charakter spółki ukształtowała forma rodzinnego biznesu. Tak to można nazwać? Można tak, można. No właśnie. I czy to w jakiś sposób wpływa na codzienną działalność, czy też wreszcie jakoś określa Państwa wartości działania w tej firmie? Czy one w jakiś sposób są wyniesione z tej rodziny? Na pewno tak. W tym roku obchodzimy 30 lat i jeszcze brawo. 16 lat temu to była firma, która miała 100 osób. Dzisiaj to jest 1100 osób. I ta rodzina, no jest, ona się po prostu przebija. To nie jest proste, bo wiadomo, że 1000 osób ogarnąć sercem Państwo zarządu. Państwo zatrudniacie 1000 osób? Tak, 1100. Jedna rodzina? No nie rodzina, rodzina agrolokowska, tak. Świetnie. Natomiast nawiązując do tych korzeni, to rzeczywiście no, czuć, my mamy, postawiliśmy na ludzi, postawiliśmy na taką relację. A przepraszam, a udało się utrzymać wszystkie miejsca pracy w trakcie zdecydowanie pandemii? Zdecydowanie tak. Udało tak, się? Tak. To jest branża rolnicza, więc tutaj rolnictwo jak spożywka. No musi tak. Musi działać. Wracając do tych wartości, jak to się przekłada. My mocno promujemy wartości i w 2014 roku, jak postawiliśmy na zarządzanie poprzez świadomość, to spotkaliśmy się z przedstawicielem pracowników i każdy miał możliwość wnieść taką wartość, jaka dla niego jest ważna w pracy i mamy takich swoich 5 kluczowych wartości i one w ten sposób funkcjonują, że na etapie komunikacji, rozwiązywania różnych problemów, konfliktów, wyzwań, no to jest język, którym my się komunikujemy. Typu, nie wiem, uczciwość, szacunek i to nie jest takie
tylko kolokwialne, tylko naprawdę z serca. To jest jedna rzecz. Dwa, my skupiamy się przy sobie. Czyli pomimo tego, że jesteśmy rozproszeni po całej Polsce, też jest część pracowników na Ukrainie, to jest, są pewne wydarzenia, pewne projekty, które robimy sami. Mamy sportową taką swoją drużynę, która różne dziedziny sportu uprawia. Część naszych pracowników jest mocno zaangażowana w taki nasz lokalny klub piłkarski. I to wszystko wynika z tego, że chcemy być bliżej siebie nie tylko poprzez pracę, poprzez taką działalność zawodową, ale też prywatną. Wspólnie czasami spotykamy się na jakichś takich, nie wiem, zajęciach, jogę wspólnie ćwiczymy. Oczywiście kto chce, tak? Oczywiście im dalej, tym trudniej. To wiadomo. Tak. Ale myślę, że takie firmy typu korporacje to mogłyby się nauczyć coś. Tak słyszę, tak często państwa, słyszę. Prawda? To, co najczęściej słyszę przy tego typu porównaniach, to to, że zarząd jest dla ludzi i u nas decyzje idą dość szybko. Bardzo szybko. Czyli właściciel firmy jest zawsze dostępny dla ludzi w godzinach... Czy jesteście firmą bardziej demokratyczną, tak bym powiedział. Tak? Jesteśmy firmą, która sobie musi poradzić na rynku polskim, w takich realiach i która postawia na człowieka, na takiego człowieka, którego trzeba słuchać. No. Stawiajcie dalej na człowieka, stawiajcie również na tych, którzy potrzebują pomocy. Stawiamy. Ja tylko tak już a propos właśnie tej pomocy i jaka to jest wartość dodana. I a propos tego, jak to się działa w rodzinie, jak podejmowałam decyzję, czy chcemy uczestniczyć w tego typu projekcie, to jedna z naszych, z moich koleżanek, która prowadzi marketing, powiedziała tak, jeśli to pani Ewa Błaszczyk, to koniecznie, bo co roku obserwuję i ona to powiedziała ze łzami w oczach. Wow. Więc dla mnie to był sygnał taki, że tutaj właściwie nie ma co się zastanawiać. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim paniom, które są z nami, ale wspomniałem jeszcze wcześniej, że będziemy się łączami internetowymi widzieli za chwilę z panią Anną Naściszewską, z którą za chwilę się połączymy. Mam nadzieję, że to nastąpi lada moment. Będziemy sekundę czekać pewnie. Jest pani Ania z nami. Czy pani nas widzi i słyszy? Dobry wieczór. Teraz dzień widzę dobry, siebie, natomiast Ania. Nas słyszę. Ale my pani nie słyszymy. A, to ja dobrze, ja mam tu słuchawki. To ja będę zaraz panią słyszał. Dobrze, dobrze. A ja mam słuchawki i nie słyszę. Nie słyszysz na słuchawkach? Ja słyszę. No proszę coś powiedzieć pani Aniu. Dzień dobry. Czy teraz mnie słychać z dalekiego Krakowa? Teraz coś tam słyszę, ale słabiutko. No dobrze. W razie czego będę udawał, że panią słyszę. Proszę się nie przejmować. Nie będziemy w tej chwili walczyć z technologią aż tak bardzo. Ja chciałem tą drogą, że widzimy się w tej chwili. Serdecznie po pierwsze podziękować za to, że wzięła pani udział w tej cudownej akcji 10. edycji kalendarza Businesswoman and Life. To po pierwsze. Po drugie przekazać serdeczności od wszystkich tych, którzy no, wykazują tyle empatii, tyle serca i chcą pomagać innym. A przy okazji, skoro się widzimy i słyszymy, bo taką mam nadzieję, proszę powtórzyć, kiwnąć głową, że pani mnie słyszy. Tak, dobrze. Bardzo dziękuję. Pani Aniu, pani działa w branży finansowej. Zgadza się, prawda? Zgadza się, dobrze. Proszę mi powiedzieć właściwie to, dlaczego pani się zdecydowała na wzięcie udziału w takim projekcie? Mówię tu o kalendarzu. I tak też staram się żyć i prowadzić biznes. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że mamy taką ogromną szansę wspierać fundację A Kogo pani Ewy Błaszczyk, było to dla mnie wyjątkowo wzruszające, ponieważ z wielu powodów takich prywatnych, osobistych, fundacja ta od samego początku, jeszcze przed jej powstaniem, była dla mnie niezmiernie ważna. W związku z czym, jak tylko się dowiedziałam, że możemy pomóc
moja firma, ja dołożyć taką niewielką cegiełkę do takiego wielkiego dzieła, które de facto stworzyła i dała życie pani Ewa Błaszczyk, za co ogromnie, ogromnie dziękuję. Byłam niesamowicie wzruszona i bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę w ten sposób pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, a ponieważ gdzieś tam uważam się za osobę, która w biznesach osiągnęła jakiś tam sukces, w związku z czym taką oczywistą dla mnie rzeczą jest to, że tym sukcesem należy się dzielić z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. I jest to takie dla mnie oczywiste, mimo że jestem z branży finansowej. Nie jestem wilkiem z Wall Street, jestem osobą, która stara się wspierać w przeróżny sposób różne akcje i działania. A tutaj, tak jak mówię, działania pani Ewy Błaszczyk i jej fundacji są dla mnie czymś takim niesamowitym, niosącym nadzieję, niosącym radość i pokazującym, że złe rzeczy możemy przekuć na coś wspaniałego. Bardzo dziękuję. Czyli wracając do tego, co wcześniej poruszaliśmy tutaj, wracamy do tego, żeby stawiać na człowieka. Pani Ania powiedziała, że takie działania, które dają radość innym, są bardzo istotne dla niej. Ja również się do tego przyłączam. Oczywiście dla pani Aniu, również dyplom podziękowania. No i mam nadzieję, że sesja się pani spodobała i będzie miłym wspomnieniem. Myślę, że również dla pań także. Dobrze było podczas sesji? Cudownie nawet. Ale co, był makijaż, tak? Tak, a później, ale co, mierzyłyście panie sukienki, jaka będzie, tak? Czyli frajda była troszeczkę. No i proszę. No nie dość, że możecie pomóc, to jeszcze tyle radości same sobie zrobiłyście. Kochane, całujemy was głęboko w serduszko. Naprawdę dziękujemy jeszcze raz za to, że wzięliście udział i specjalnie dla was od pani Elżbiety, między innymi pani Elżbiety, podziękowania, dyplomy. Oczywiście będą później jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Ale to już foyer zrobimy razem z Ewą. Tak, to będziemy robić. To będziemy później, tak. Jeszcze zdjęcie widzę robimy razem z dyplomami. Świetnie. Udało się. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, ale jeszcze nie żegnamy, bo będziemy się widzieli. Dobrze, a my tymczasem, drodzy nasi internauci, widzowie online. Teraz mam zaszczyt zaprosić już ostatnią turę pań, która pozowała do kalendarza Gwiazd 2021, oczywiście na rzecz kliniki Budzik. I również tym paniom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, a są nimi pani Daria Widawska. Serdecznie zapraszam, Dario. Dzień dobry. Joanna Lazer. Serdecznie zapraszam. Witamy pani Joasiu. Pani Joanna Majstrak. Witam, przepraszam, nie wstaję, bo jestem podpięty. Jesteśmy dobrze. Przy dzień dobry pani Joasiu. Ja się przywitałam ze względu na epidemię. No tak. Ależ, tak, ale kochana, trzeba było się rzucić nam tu w ramiona. Ja na to czekałem, ale się nie doczekałem. No trudno. Dobrze. Będzie z nami jeszcze Kasia Zielińska, nasza koleżanka aktorka, która również wzięła udział w edycji tegorocznego wydania kalendarza, ale z Kasią połączymy się również via internet. A tymczasem mamy kolejne gwiazdy naszego wydania. Zanim przejdę do gwiazd, to jeszcze do ciebie, Ewo. Ja też obserwuję cię od wielu lat. Aha. Można powiedzieć, że nawet wcześniej cię obserwuję. My się, można powiedzieć, obserwujemy już lat ponad 40. No, dobra, nie mówmy o latach. Skończmy z tymi cyframi. Tak. Ale powiedz mi, skąd ty masz tyle energii, żeby ciągnąć ten wóz? Co tu nie mówić, bo to jest po prostu
ciężar jednak, obowiązek, i jeżeli podjęłaś się tego, no, no to... No wiesz, stawiamy tutaj dzisiaj generalnie, tak widzę, co chwilę na tak zwanego człowieka, prawda? No i na dobrą energię. No tak, ale to jak jest kontakt z człowiekiem, z człowiekiem w człowieku, tak, to wtedy to rodzi energię. Poza tym im więcej jest też pól działalności, tym bardziej się trzeba wyrobić na zakręcie. I jak gdyby, jak siedzę, mam na przykład coś takiego, że jest medycyna, budowa, czyli budowlanka, mhm, i sztuka na przykład, prawda? Ale ty się tym wszystkim zajmujesz? Oczywiście. To po prostu ta sztuka jest wentylem bezpieczeństwa i ogromnym jakimś komfortem. Czyli ja sobie idę do tego typu pracy, nie do pracy, tylko złapać oddech, świeży oddech i powietrza, łyk. Także po prostu potem się trzeba przesiadać, no, zmieniać konia po drodze, no, tak, ale być w drodze. Powiem ci, Ewa, że jesteś wielka, naprawdę. 167. Ale to nie ta wielkość, to cudowne, naprawdę. Kochani Państwo, tak jak mówiłem, to ta sesja zdjęciowa, która nas czeka później już w foyer, a tymczasem mamy cztery, bo Kasia będzie online. Cztery kolejne panie, które zaszczyciły swoimi wizerunkami tegoroczną edycję naszego kalendarza, edycję, która ponownie wspiera już po raz dziesiąty Fundację A Kogo? Ewy Błaszczyk. No i cóż, ja bym tak właściwie chciał zapytać wszystkie panie, dlaczegoście panie zdecydowały się wesprzeć tę akcję? Tak, może zacznijmy od ciebie. Spróbuj mikrofon weź. To jest chyba najbardziej trudne pytanie, jakie można zadać. Jestem z tym specjalistą. Ponieważ ono jest wielotorowe. Myślę, że po pierwsze z zazdrości do dzieła, które stworzyła Ewa Błaszczyk. Ewa. Mhm. I pomyślałam sobie, że jest okazja dorzucić taką malutką, maciupeńką, mikromilimetrową cegiełkę. To ja chciałabym w tym uczestniczyć. To, co pani robi, pani Ewo, to jest... Ewa mam na imię. To, co robisz, Ewo, bardzo mi miło, Daria. To, co robisz, to jest właściwie nieopisywalne słowami. Tego się nie da opisać, bo wszystkie słowa są nieadekwatne, są banalne, są zbyt małe, żeby opisać wielkość tego, co się wydarzyło w przestrzeni publicznej, w przestrzeni ludzkiej, tak jak powiedziałaś. Więc nie umiem dobrać odpowiednich słów do tego. I w związku z tym, jak padła propozycja wzięcia udziału w tej sesji, odpisałam mojej agentce, biorę, trawestując słowa pewnej pięknej blondynki, pani Ewie Błaszczyk się nie odmawia. A, wow. To ładnie. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest takie piękne i wspaniałe, że dziękuję, nie ma takiej motywacji jakieś. Chcemy głębokie się czuć lepsi się troszeczkę, też pomagając. Dziękuję bardzo. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna i fundacja cała jest bardzo wdzięczna. I myślę, że jak kiedyś będzie to możliwe dzięki nauce, czy dzięki, nie wiem, losowi, Panu Bogu, to Ola się do tego dołączy. Mam taką nadzieję. Dzięki. Mamy dwie panie Joanny. Pani Joanna Łazer, czy Lazer, bo już Lazer. Lazer. Dzień dobry, przepraszam, witam mocniej. Pani Joasiu, a jak u pani? Jak ta sytuacja wygląda? Przede wszystkim ja bardzo bym chciała serdecznie podziękować za zaproszenie do tego projektu. No ja się często angażuję, jak tylko czas mi na to pozwala, a teraz tym bardziej mogę, więc strasznie się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym kalendarzu. Oczywiście ja tutaj jak najbardziej, trochę mi Daria skradła, ale to trzeba rzeczywiście głośno powiedzieć pani Ewa, no robi pani wielkie rzeczy i fantastycznie, że możemy w tym uczestniczyć.
tak naprawdę cała koncepcja tego kalendarza pokazuje, w jaki sposób, jak można pięknie połączyć różne światy, świat biznesu, świat artystów, bo tak naprawdę my jesteśmy wszyscy równi wobec sytuacji, która może przydarzyć się każdemu z nas. I w tak piękny sposób połączenie tych wszystkich różnych światów, które prezentuje każda z nas, każda kobieta, która w tym kalendarzu się pojawia, może tak samo z takim samym silnym głosem powiedzieć: słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że są osoby, które potrzebują pomocy. Jeżeli my jako osoby no mniej bardziej znane mamy także w ten sposób możliwość dotarcia do swoich sympatyków, do swoich odbiorców, no to tym bardziej jest to naprawdę wielka sprawa. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to będzie kolejny wielki sukces tej fundacji, za co trzymam bardzo mocno kciuki. To my serdecznie dziękujemy, że była Pani z nami podczas tegorocznej edycji. Pani Joasia Majstrak jeszcze jest z nami. Ja oczywiście dołączam się do tego, co mówiły moje przedmówczynie i chciałabym bardzo podziękować, dlatego że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę być w tym kalendarzu i nie wyobrażam sobie po prostu, żebym mogła się nie zgodzić, bo to jest tak ogromne, tak wspaniałe wydarzenie dla ludzi, dla wszystkich. Taka możliwość pomocy w tak, wydawałoby się, bardzo prosty sposób wzięcia po prostu udziału w sesji zdjęciowej. Nie ma nic chyba prostszego, żeby móc komukolwiek pomóc w taki sposób. I jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być i że mogę Panią poznać. I jest dla mnie Pani ogromną inspiracją jako człowiek. Jestem po prostu też wzruszona, więc trochę mi się głos łamie. Ale tak, dziękuję bardzo za to. Oglądałem zdjęcia. Doświadczenie za to wydarzenie. I rzeczywiście wszystkie panie wyglądacie zjawiskowo. Naprawdę. Tak, to jest zasługa Lidii. Pomijając szczytny cel, to warto zrobić takie zdjęcia i mieć je po prostu na pamiątkę. Wyszły fantastycznie. A szczególnie w pandemii, kiedy największym wydarzeniem jest wyjście z łazienki do salonu. Zdarza się tak. I umalowanie się w takiej sytuacji, zrobienie się na bóstwo, na piękno, a zrobienie do tego jeszcze jakiejś przyłożenie maleńkiego paluszka do wielkiej rzeczy, no tak. To już jest szczyt szczęścia. Kochane moje panie, ja wam serdecznie dziękuję, co nie oznacza, że was wypraszam. Nie. Może sobie pójść. Jak siedziały tu jeszcze z nami moment, bo za chwilę dyplomy. Ale póki co łączymy się poprzez nasze tutaj fantastyczne łącza internetowe z Kasią Zielińską. I czekamy. O, cześć Kasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Głośniej będzie, słabo słyszę. Ale słabo ładnie słychać, wyglądasz. Tak? Nie, tak mówię, słabo sobie, żeby sprawdziła, czy słyszy. Słychać. Kasiu, czy ty mnie słyszysz? Słychać? Tak, ja was słyszę dobrze. Ja ciebie tak, wiesz, lekko słyszę, ale powiedziałbym. Słychać. Tak, ale słychać. Ale tak, słychać. Nie trzęść tą kamerką, bo już cię nawet no nie tak, widzę. Bo próbuję, no właśnie próbuję to żeby mnie jeszcze bardziej było słychać. Jest okej? Okay? Teraz tak? Jest okej. Okay. Jest świetnie. Tak, trzymaj. No Kasieńko, no okay. Chcemy przesłać ci serdeczności, kochanie, za to, że byłaś tutaj, że jesteś, że swoją cudowną osobą zaszczyciłaś kalendarz i jego 10. edycję i wsparłaś Ewę przy bardzo okazji. Bardzo dziękuję. Powiedz mi, ja tylko jedno krótkie pytanie, bo nie chcę cię męczyć tutaj na tym wideoczacie naszym. Powiedz mi, jak ta sesja przebiegła? Podobało ci się? Znaczy, pani Ewo, chciałam po pierwsze bardzo podziękować, bo cokolwiek powiem, to już wszystko zostało powiedziane i to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłam dołączyć do tego wielkiego, dla mnie wielkiego dzieła i że możemy wesprzeć pani fundację. I dziękuję, że w końcu to wydarzyło. Ja w ogóle w życiu kieruję się takim hasłem, że cokolwiek dobrego uczynimy bliźniemu, to zyskuje na tym nasza dusza, więc dla mnie to czysta przyjemność było uczestniczyć jeszcze w takim fajnym wydarzeniu, że wspierają to też właśnie kobiety, które nie mają nic wspólnego z naszą branżą, które z taką ogromną radością współuczestniczą w projekcie. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w zdjęciach z panią, która jechała z Wrocławia, więc
musiała tę całą podróż zaplanować, żeby przyjechać dzień wcześniej, żeby się przygotować. Dopasowała się tutaj do mojego czasu, więc naprawdę było to wspaniałe i dzięki takim właśnie projektom ja mam takie wrażenie, że świat jest pełen dobrych ludzi, takich jak pani. Dla mnie jest pani absolutnie bohaterką, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję. To jest, rzeczywiście jest fantastyczne to, że się łączą też środowiska i tak. Bardzo często osoby, które przychodzą z biznesu, z rozmaitych jego gałęzi, łączą się z artystami. To bardzo jest ciekawe i jednak takie nowe i myślę, że się będzie bardzo rozwijać w przyszłości, żeby biznes też miał taką cechę, że coś dodaje do świata. I tak trzymajmy, kochani. Kasiu, dziękujemy ci ślicznie, całujemy cię gorąco. Bardzo was ściskam i przepraszam, że tak online, ale dobrze, że jest taka możliwość. Pozdrawiamy cię ciepło. Oczywiście dla ciebie również dyplom i podziękowania. Te dyplomy również otrzymają za chwilę nasze panie gwiazdy i ty również, Kasieńko. Całujemy cię pięknie, dziękujemy za połączenie internetowe. Do zobaczyska. Pożegnaliśmy Kasię Zielińską, a tymczasem wręczymy dyplomy, kolejne dyplomy naszym paniom, które brały udział w kolejnej edycji. Dyplomy ładne? Dobrze. Ja myślę, że nie będziesz miała problemu z ludźmi do tego kalendarza przez nas najbliższe 50-70 lat, ponieważ nikt nie będzie ci w stanie odmówić i nikt nie będzie chciał odmówić i będzie się czuł zaszczycony tym, że został zaproszony do tego projektu. Więc takie jest moje wrażenie, że z obsadą kalendarza nie będziesz miała zupełnie, absolutnie nigdy problemu. Zgadzam się absolutnie. Dziękujemy paniom pięknie. Dziękujemy wam. My się jeszcze zobaczymy wszyscy w foyer, kiedy sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie paniom dziękuję. Przepraszam, że tak wypraszam, ale po prostu my mamy tu ograniczone to studio i zbyt wiele osób się nam tutaj nie zmieści. A my jeszcze chcielibyśmy przekazać serdeczności, a także dyplomy właścicielce Make-up Club, pani Pauli Waśkiewicz. Serdecznie zapraszam, pani Paulo. Pani Paula Waśkiewicz jest z nami. Zapraszam. To w takim razie zapraszam panią Edytę Poszalską, założycielkę marki Sumisura. Zapraszamy pięknie. Zapraszamy tutaj na naszą kanapę dla gwiazd. Dziękujemy. Panią Renatę Dudkiewicz i Kamila Kiernozek, właścicieli marki Lavi Skin. Proszę jeszcze zostać sekundkę, bo chcemy zrobić ładne zdjęcia. O właśnie, przepraszamy naszych widzów internetowych za lekkie zamieszanie, ale po prostu wynika to z trochę z kłopotów technicznych i przestrzeni, którą dysponujemy. Pana Marcina Januska i Przemysława Łabęckiego, właścicieli Derma Instytut, serdecznie zapraszam. Jest pani Edyta. Pani Edyta Poszalska, założycielka marki Misura. Serdecznie witamy, dziękujemy pięknie. To dla pani podziękowania. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyłożyli rękę do powstania kolejnej edycji kalendarza. Za panowie Marcin i pan Przemysław, nie ma ich, dobrze, ale rozumiem, że te dyplomy do nich trafią i zapraszam panią Magdalenę Kapelę. I tutaj już są jej obrazy. Pani Magdaleno. Są obrazy pani Kapeli, ale pani Magdaleny nie ma. Czy będzie? Będzie. To sekundkę. No może nie jest to czas, żeby zrobić sobie herbatę, ale może tak chwileczkę, możecie sekundkę odpocząć od... O, już jest pani Magdalena. Witamy pani Magdaleno. I dla pani również podziękowania, również dyplom. Bardzo dziękuję. I tu widzę pani obrazy od razu prezentowane. Tak. No to w takim razie może słów kilka.
Oczywiście. Z przyjemnością. Proszę Państwa, to są obrazy specjalnie przekazane właśnie tutaj na tą przepiękną inicjatywę. A one będą w licytacji, tak? Tak, tak. Znaczy będzie ten obraz. Ja pozwolę sobie tutaj przełożyć. Bardzo prosimy. Ponieważ to są obrazy pełne złota. Ja tak można tutaj postawić na dole. Tak, tak, o właśnie. Więc proszę Państwa, to są obrazy malowane złotem ukraińskim. Specjalnie na czarnym tle. To jest naprawdę złoto? Tak, to jest z opiłkami złota ukraińskiego. To będzie jakiś bardzo drogi obraz. Tak, ja mam nadzieję, że Państwo otworzą swoje serca i tutaj jakby tą inicjatywę zaszczycą odpowiednią kwotą. Ja chciałam tylko powiedzieć, że one są pełne miłości, dlatego że one są po prostu o miłości. Jedna z pań na Facebooku napisała... Wie pani, co ja tutaj widzę? Zakochaną parę, ale widzę też swojego męża. I powiedziała tak, że ja go bardzo kocham. To jest najwspanialszy człowiek na świecie. Czyli sztuka nie tylko daje to piękno, na które możemy patrzeć, ale ona po prostu otwiera serce, otwiera nasze emocje, które potem wpływają na to, że się lepiej czujemy. Więc ja tego życzę właśnie, żeby państwo otworzyli te serca i spowodowali, że tutaj w fundacji pani Ewy Błaszczyk będą... jakby tutaj odbiorcy zadowoleni. Także ja bardzo serdecznie zapraszam do tej szlachetnej inicjatywy. Szlachetna dziękuję. Inicjatywa dziękuję i bardzo. Szlachetny materiał, z którego zostało, bo to złoto, tak, prawda, wykonane tak, dzieło. Tak, tak, pani to Magdo, złoto. Bardzo, no i jeszcze pani z talentu. To też... I, no to już swoją drogą. bardzo ale dziękuję. Za to serdecznie dziękujemy i za to, że pani tutaj zaoferowała się z takim pięknym prezentem dla Ewy, tak można tak. powiedzieć właśnie. Ja tylko dodam jeszcze jedno zdanie, że w dzisiejszych czasach ta miłość nam jest ogromnie potrzebna, ogromnie ważna. Więc tutaj wspierajmy się nie tylko w inicjatywie tak ważnej i szlachetnej jak ta dzisiaj, ale na co dzień. I myślę, że ten cel przeszczyci tą myślą właśnie o tej miłości. Czyli dajmy to sobie, dawajmy to szczęście i to ciepło sobie nawzajem każdego dnia. Czyli myślmy o tej miłości i myślmy, jak wzajemnie sobie pomagać. I ten obraz niech będzie takim przesłaniem, jeśli on będzie u kogoś wisiał, to ten ktoś niech pomyśli, że miłość jest najważniejsza. Ale miłość jest wszędzie, ona jest w każdej części naszej codzienności, czyli to jeśli komuś pomagamy, to my dajemy tą część miłości, która jest w nas. Więc dlatego tak ważne te rzeczy są, które robimy w pomaganiu. One nie są tylko związane z tym, że będziemy patrzeć na ten obraz, bo on jest pełen miłości, on będzie nam przypominał ważne chwile, ale on będzie miał w sobie tą cząstkę miłości, czyli jak ta kobieta na przykład trzyma twarz mężczyzny tą dłonią, to ta dłoń jest też pełna ciepła, miłości i takiej pomocy, ale też opieki. Czyli ta opieka jest związana bezpośrednio właśnie z dawaniem części siebie. Bardzo dziękuję. Bardzo dzięki. Pięknie dziękujemy. Pięknie pani to powiedziała, pani Magdaleno. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Też się będziemy jeszcze widzieli. Bardzo dobrze. Proszę państwa, skoro już pani Magdalena tak pięknie powiedziała o tym, co można zrobić, biorąc udział w licytacjach, biorąc udział w aukcjach, które są przygotowane specjalnie na rzecz Fundacji A Kogo Ewy Błaszczyk, to właśnie przy okazji tych licytacji możecie państwo tę miłość w pewnym sensie z materialnej przemienić we własną satysfakcję, a ta miłość z materialnej zmieni się w miłość, która być może zakwitnie jakimś kolejnym cudownym przebudzeniem i czyimś szczęściem. Dlatego chciałbym serdecznie państwa zaprosić do wzięcia udziału właśnie w tych licytacjach. Przypomnę państwu tylko, to bardzo krótko już jest, bo dzisiaj jest 20, dobrze pamiętam? 20 listopada, a aukcje kończą się za 5 dni, 25 listopada, więc nie czas, żeby się zastanawiać, nie czas, żeby zwlekać, tylko po prostu trzeba wejść na witrynę, na Allegro i działać i kupować. A rzeczy są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące i myślę, że wielu z was znajdzie tam inspirację do tego, żeby coś sobie sprawić, a przy okazji sprawić też radość tym, którzy potrzebują pomocy, bo co by nie mówić, samą miłością człowiek nie żyje, coś trzeba też od czasu do czasu kupić i dobrze o tym tak. wiemy. Bez tego się nie da. A co można wylicytować, drodzy nasi widzowie, kochani? Tak jestem odzwyczajony od tego, że mówię zamiast do ludzi siedzących, do widzów. Dawno już nie robiłem takich rzeczy.
Są same rzeczywiście piękne rzeczy. Redakcja Business Women and Life przygotowała dla Państwa 19 takich zestawów prezentowych. Proszę Państwa, są to między innymi fotoobrazy. Ja już widziałem, te fotoobrazy są rzeczywiście bardzo interesujące i bardzo pięknie zrobione. Fotoobrazy pozujących pań, osobowości wziętych z kart kalendarza. Są kamery samochodowe, są sukienki, są tu bardzo pięknie określone boskie szpilki. Oczywiście chodzi o te szpilki na nogach. To. O tym mówię. Są obrazy, są vouchery na catering dietetyczny na przykład lub zabiegi z medycyny estetycznej, zabiegi kosmetyczne i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak przypominałem już Państwu, to wszystko jest dostępne na charytatywnych aukcjach na platformie Allegro, do którego link znajdziecie Państwo na portalu Business Woman and Life, Business Moment Life, tak to powinno napisać, żeby znaleźć, tak trzeba napisać, .pl. I tak jak mówiłem, cały dochód zostanie przekazany fundacji. Dlatego też bardzo gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w aukcjach. No a żeby Państwa już tak do końca zachęcić, to chciałbym Państwa teraz poprosić o chwilę wyrozumiałości i chwilę cierpliwości, bo warto po prostu przytoczyć, co tam możecie Państwo wśród tych aukcji znaleźć. Ja Państwu to szybko przeczytam, żebyście Państwo wiedzieli, na co możecie liczyć. Manufaktura w Bolesławcu, która od ponad 25 lat tworzy i promuje bolesławiecką ceramikę na świecie i w Polsce, ufundowała ręcznie produkowane cuda oparte na tradycyjnej technice, ale odpowiadające nowym trendom. A zatem są to serwis do herbaty z kolekcji unikatowej, 6 kubków, kolor love, czyli kolory miłości. To o tym mówiła pani Magdalena. Komplet do herbaty dla dwojga z kolekcji 60, zestaw śniadaniowy z kolekcji modern, oba projektu Magdaleny Gazur. Talerz dekoracyjny z kolekcji Pop-Up. Są również na tej aukcji, tak jak już wspomniałem, kamery samochodowe Mio C560 i C512. Są to kamery jakości premium od marki Mio. Nagrywany obraz, przypomnę Państwu, tylko posiada dobry kontrast, jasną kolorystykę, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych i pory dnia. Ponadto perłowa bransoletka z dowolną literą Mont Defl Swarovski. Wizytową marynarkę z kolekcji Bialkon Art marki Bialkon. A co ciekawe, to jest to, że wszystkie stroje, jakie ufundował Bialkon, to pierwowzory kolekcji. Zestaw kosmetyków Lesis Mor z jojobą i baobabem. Naszyjniki, serce i znak nieskończoności od marki Dior. Voucher o wartości 500 zł na dowolny zabieg do zrealizowania w La Boca Clinic w Katowicach. Marka dba o niezwykłe komfortowe warunki w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa i samopoczucie klientów. Jest również suknia z rozcięciem. Ja tak czytam, żeby patrzeć. Oj, widzicie Państwo suknię. Jest suknia z kolekcji Bialkom Art, marki Bialkom oczywiście, która od 25 lat tworzy kreacje. Znaczy mówię tu o marce, nie o tej sukni. Suknia jest nowa. Dalej, pierścionek, plaster miodu. O, jest właśnie. Ufundowany przez markę Diore. Obraz Mai Dulkowskiej, akryl na płótnie. Kosmetyki dr Ireny Eris, serii dr Irena Eris Authority. Elegancka sukienka w kropki od aktorki Kasi Zielińskiej. Płyta od fundacji Akogo, koncert charytatywny. Obraz Mai Dulkowskiej, akryl na płótnie. Voucher na koszulkę
szytą na miarę we Włoszech od warszawskiego atelier Sumisura, gdzie powstają nietuzinkowe garnitury i koszule. Szklana dekoracja od marki Darglass. Elegancka deska do krojenia warzyw lub serwowania potraw, czy też powiedzmy przystawek, zaprojektowana w duchu nowoczesnego wzornictwa, ale nawiązująca do klasyki, zaprojektowana w autorskim atelier Dobek i Stypińska Manufaktura. Są vouchery podarunkowe na kwotę 150 zł na dowolną usługę w gabinecie kosmetologiczno-medycznym Medyczny Body Lab. To marka, która łączy najwyższej jakości usługi z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej, kosmetologii, fizjoterapii z kameralną atmosferą spa. Jest zaproszenie od X-Body na trening z wykorzystaniem technologii EMS, czyli elektrostymulacji mięśni. Doskonałe ćwiczenie podczas treningów i rehabilitacji. Jest również sukienka Miami marki Just Paul w pięknym, kolorowym princie. Świetnie wygląda, przewiązana paskiem albo z jeansową kurtką. Książka Surowe zdrowie, elementarz zdrowia. Zestaw kosmetyków z ekskluzywnej linii Laviskin, stworzonej w oparciu o szwajcarską recepturę i starannie wyselekcjonowane składniki. Zestaw dla miłośników rybiego kolagenu i kwasu hialuronowego. Szeroka obrączka z brylancikiem z pracowni Mariusza Deki. Jego biżuteria autorska jest wykonywana ręcznie i na zamówienie ze złota, ze srebra, z naturalnymi, kolorowymi brylantami i kamieniami. Przez swoje specyficzne wzornictwo oraz stosowaną technikę wykonania każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i posiada cechy unikatu. Kolejna propozycja to książka 100 przepisów na surowo. Na pewno zdrowe przepisy. Voucher na catering dietetyczny od marki Bistrobox o wartości 200 zł. To marka, która powstała właśnie po to, żeby codziennie w postaci cateringu serwować ekologiczne produkty od sprawdzonych dostawców. Jednym słowem, odmładzanie, odchudzanie i zdrowie. Asymetryczna suknia z warstwową spódnicą i długim rozporkiem z kolekcji Bialkon Art marki Bialkon. Przypominam, że jest to pierwowzór. Obraz olejny Woda autorstwa Krzysztofa Łozowskiego. Zdaniem krytyków sztuki twórczość Łozowskiego jest niezwykle ekspresyjna. On sam twierdzi, że moja sztuka to ja, to moja cisza w samotności pozwalająca istnieć, słyszeć niesłyszalne, widzieć niewidzialne. Wreszcie szpilki brokatowe, srebrne, Lovet na cieniutkiej szpilce z noskiem w szpic. To właśnie te szpilki. Kolejna propozycja to voucher na makijaż permanentny metodą ombre wraz z korektą od Derma Institute. Zaproszenie na darmową sesję coachingową ufundowaną przez Karolinę Nowakowską. Pani Karolina zaprasza do podróży w głąb siebie i poprawy jakości twojego życia. Voucher od wrocławskiego Derma Institute na zabieg z wykorzystaniem osocza bogato płytkowego. Kolejna propozycja to obrączka z brylantem z pracowni Mariusza Deki. Zestaw hipoalergicznych kosmetyków z wyciągiem z oleju konopi marki Belle. Tutaj coś nam się chyba nie zgadza, bo widzę, może to jest to, może źle widzę, po prostu pod światło mam ten monitor. I kolejna propozycja to jest wizytowa marynarka z kolekcji Bialkon Art. Jest.
Wreszcie voucher od dr Beaty Detloff na zabiegi mezoterapii osoczem. Jest ten voucher. Obraz malarki Magdaleny Capelli in Infinity, malowany złotem ukraińskim i czarnym akrylem. O tym właśnie rozmawialiśmy przed chwilą. Koszulka z kultowego serialu komediowego 39,5 oraz kolczyki ufundowane przez aktorkę Darię Widawską. Sukienka koronkowa polskiej marki Pina Fashion. Na plecach dodatkowo wiązana, dół lejący, marszczony. Sukienka marki Grandio. To kolejna propozycja w naszych aukcjach. Złoty pierścionek z tanzanitem z pracowni Mariusza Deki. Abstrakcja szczeliny przestrzeni, akryl na płótnie znakomitej malarki Sylwii Michalskiej. Kompozycja monochromatyczna w połączeniu ze złotem oprawiona w złotą ramę. Marka Table for You ufundowała biblioteczkę Helenas z kolekcji Retro for You. To palisander indyjski w matowym odcieniu czekolady. Meble tej marki powstają na podstawie autorskich projektów zespołu w lokalnych fabrykach Indii. Są wykonane ręcznie i naturalnie z litego drewna, nietuzinkowe wzornictwo, jak Państwo widzicie, również wystawione na aukcję. Kolejna propozycja to zwiewna suknia z wiązaniem z kolekcji Bialkom Art marki Bialkon, firmy z 25-letnią tradycją. Wreszcie stolik kawowy Stockholm Round od Projekt Loft. Geometryczny, ażurowy stelaż i drewno dębowe o grubości 3 cm, olejowane olejem twardym, wielokrotnie wygładzane. To jest marka, która od wielu lat tworzy meble w tak lubianym stylu loft i skandynawskim. Oto właśnie ten stolik. Voucher na zabiegi CGF Harmony. Komórki macierzyste od Derma Instytut. Kolczyki owalne z diamentami marki Deka. Również od Deka naszyjnik z tanzanitem. Z tanzanitem. Poprawiam się. Kolejna propozycja to suknia marki Vestito, w której pozowała podczas sesji do kalendarza charytatywnego koleżanka nasza Kasia Zielińska. Obraz marki Magdaleny Capelli, Your Love. Artystka promuje sztukę w postaci obrazów, graffiti oraz fresków jako alternatywę dla prestiżowych rozwiązań i odejścia od standardów we wnętrzach. Kolejna propozycja to atramentowa suknia maxi z koronką od Low. To właśnie ta suknia, którą Państwo widzicie. Wreszcie zestaw kosmetyków Vita Liberata, z którymi jeszcze mamy wcześniej, przepraszam bardzo, sukienkę tiulową Manuela od marki Grandio. Oto jest właśnie ta sukienka. A teraz dopiero będzie zestaw kosmetyków Vita Liberata, z którymi mamy okazję zapewnić sobie naturalnie wyglądającą opaleniznę w domowym zaciszu, a dzięki wyjątkowej technologii również bez nieprzyjemnego zapachu. I to jest w zasadzie, drodzy Państwo, wszystko, co mamy do zaproponowania, jeśli chodzi o naszą aukcję. Linki znajdziecie Państwo w komentarzach pod naszym transmitowanym filmem. My mamy jeszcze chyba do wręczenia jakiś jeden z dyplomów, który nam się tutaj był ostał. Jeżeli jest ktoś jeszcze, komu należy to zrobić, jest pani Ela. A kto będzie obdarowany? Nosek. Zapraszam serdecznie po odbiór dyplomu. Dzień dobry, panie Kamilu. Bardzo dziękujemy za udział w tym projekcie.
dyplom jest. Jeszcze coś. Dobrze. Dziękujemy ślicznie i gratulujemy i dziękujemy. Dziękujemy. Proszę Państwa, będziemy mieli jeszcze dyplom dla Pana Łukasza, ale to zdaje się za kilka chwil, a tymczasem ja chciałbym jeszcze raz Państwu, wszystkim tym, którzy jesteście w tej chwili z nami, podziękować. Podziękować również bohaterkom kalendarza. Podziękować za to, że w tym szczególnym dniu, po pierwsze, że są z nami, mimo różnego rodzaju obostrzeń, które nas otaczają, no i pomogły swoją obecnością przy realizacji kalendarza, już jego 10. edycji, pomogły klinice Budzik i jej podopiecznym. Proszę Państwa, co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze Krawiec Express i to już tak właściwie prawie, że na koniec, czyli później, dopiero jak posłuchamy troszkę muzyki. Dobrze. Ja przepraszam, że tak wszystko konsultuję, ale tutaj przy transmisji online pojawiają się różne chochliki, na które czasami po prostu nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie i wykażecie wyrozumiałość w związku z naszą tutaj prezentacją. Proszę Państwa, ja wszystkim jeszcze raz gratuluję. Za chwilę zaproszę Państwa na kilkanaście minut dobrej muzyki w świetnym wykonaniu, a później jeszcze wrócimy na chwilkę, żeby podziękować tym, którzy nam zostali do obdarowania, jeśli chodzi o dyplomy. A tymczasem sekunda oddechu, piękna kobieta, pięknie śpiewająca, pięknie wyglądająca. Także zazdroszczę Wam, bo ja będę widział tylko tak troszeczkę bardziej trois quatre, ale Państwo będziecie widzieli ją en face, a mianowicie Kate. Hello Kate, Kasia Dąbrowska dla nas i dla Was, drodzy Państwo, przede wszystkim dla Was, a także dla tych, którzy wzięli udział w realizacji 10. edycji naszego pięknego kalendarza. Kasiu, zapraszamy Cię gorąco i gorące brawa dla Ciebie. Brawo, brawo. Wyobraź sobie brawa. Tam słyszysz te brawa? No właśnie. A my słuchamy. Nie daj cynika na siłę. Mamo ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Lecz przestań sądzić złe słowa i patrzeć wzrokiem. Życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, 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 na którym odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr burzowy, co popali k nam, oznaczymy kraj zakochanych, długość tam, szerokość tam. Navigare le cesse, navigare. Nie ufamy głupi jak wilcy, nauczymy się w tym kraju.
Brawo, Kasiu, brawo. Oj, nie powtarzamy, kochani. A teraz z przyjemnością zaśpiewam swój singiel, właśnie Dalej, Dalej. To jest taki, mam nadzieję, dla Państwa będzie takim bardzo pozytywnym promykiem słońca w tych może nie do końca pewnych i uśmiechniętych czasach. To jest taka piosenka o tym, że warto w życiu spełniać marzenia, że warto wierzyć w dobroć, wierzyć w miłość, wierzyć i pozwolić sobie na wsparcie drugiego człowieka i wspierać innych. O tym, żeby w życiu się nie poddawać i bez względu na to, jaki jest, dziękować nawet za te trudne momenty, bo w tych trudnych momentach możemy odkryć wiele też dobrego, tak? Wiele pomocy ze strony innych ludzi, wiele siły w sobie. Dalej, dalej. I również tak jak do piosenki Dalej, Dalej napisałam do niej tekst. Mam nadzieję, że pozytywnie też wprowadzi Was w pozytywny nastrój.
i rozświetli te czasem nieprzyjemne właśnie szare, ponure dni. Piosenka Teraz siebie znam, o tym, że właśnie w czasach czasem trudnych doświadczeń dla nas niespodziewanych i niełatwych potrafimy właśnie się wzmocnić, zahartować i one są też nam potrzebne do tego, aby właśnie doceniać później właśnie te dobre momenty i doceniać ludzi, którzy potrafią nas wesprzeć. Teraz siebie znam. Wiesz, miej odwagę na spełnianie marzeń i nadziei skrzydła załóż jeszcze dziś. Niech twój szczery uśmiech zwalczy chwile złe i każdą łzę. Żyj, by pokonać wiele przeszkód, znajdź twój cel. Z optymizmem, siłą zaprzyjaźnij się i jak dziecko po upadku podnieś się, nadzieję miej. W nowy dzień smutek zamień w szczery śmiech. W nowy dzień, nowy, nowy dzień. Śmiech. Doceni każdy cień, bo szczęście w tobie jest. Swoim światłem rozpromieniaj smutku cień, nie wahaj się. W nowy dzień smutek zamień w szczery śmiech. W nowy dzień, nowy, nowy dzień. Dziękuję, życzę samych pozytywnych emocji, dużo uśmiechu, wsparcia i dobrego słowa. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy. Kate, czyli Kasia Dąbrowska. No, powiem Ci, Kasiu, masz czym śpiewać. Jest kawał głosu. Brawo, brawo. Kochani Państwo. Dziękujemy bardzo. Same piękne rzeczy mieliśmy dzisiaj podczas naszego spotkania online, podczas naszego wieczoru inaugurującego wydanie 10. edycji kalendarza Businesswoman and Life na rzecz Fundacji Budzik. A kogo? Ewy Błaszczyk. Ewuniu, serdeczności dla Ciebie gorące. Bardzo za to, dziękuję. Że tyle robisz. Naprawdę.
No i wszystkim tak tym, którzy mogą ci pomóc, również dziękujemy tak, serdecznie. Bardzo wszystkim paniom, szczególnie za poświęcony czas, za w ogóle wymyślenie czegoś takiego, że to warto robić, za zarażanie tym innych. Eli Jeznak, dziękuję bardzo, redaktor naczelny. Elu, jesteś chodź tutaj do nas, bo ty jesteś główna sprawczyni tutaj tego całego zamieszania. Bo to... Dziękujemy ci pięknie. Ja bardzo dziękuję. Za zaufanie przede wszystkim. Przysiądź sobie na tym stoliku. Za zaufanie, dziękuję. Może się uda jakoś. O. Tym bardziej, że na sam już taki koniec właściwie można powiedzieć jako taki rodzynek, wisienka na torcie. Chcielibyśmy serdeczności również przekazać osobie, która zawsze wspomaga wszelkie akcje charytatywne, a tą osobą jest pan Łukasz. Tak, oczywiście. Pan Łukasz zaraz będzie z nami. Bardzo Łukasz dziękuję Krawiec. Przede wszystkim tutaj pani Ewie Błaszczyk za poświęcony czas, za zaufanie i mam nadzieję, że będziemy mogły podczas 11. edycji spotkać się już stacjonarnie. Już w normalnych warunkach. Tak, dokładnie. Bez kamer. No, z kamery sobie mogą być, ale żebyśmy mieli naszych kochanych widzów, którzy zawsze są z nami i to w dużych ilościach. Jesteście zawsze i chętnie przyjeżdżacie na spotkania organizowane tak. przez ciebie, Elu. Bo z tego co wiem, no właśnie, cieszą się zainteresowanie. Miałem przyjemność prowadzić kilka gal i zawsze no, z wielką radością wszyscy twoi goście przyjeżdżają i sobie bardzo chwalą tę wizytę. Ja tylko chciałam jeszcze skorzystać z okazji i podziękować fotografce Lidii Skuzy, która wykonała wszystkie zdjęcia do tego kalendarza charytatywnego. Bardzo dziękujemy. Oczywiście przekażemy też dyplom w kuluarach, bo tutaj dzielnie też pracuje i robi fotorelacje z tej konferencji online. Także pani Lidia Skuza co roku praktycznie wykonuje zdjęcia do tego kalendarza. Zawsze wkłada dużo serca i dużo pracy poświęca, żeby ten kalendarz też pięknie wyglądał. Za co też serdecznie dziękujemy pani. Nasza relacja online jest online, a więc jakby jest teraz i w tej chwili, ale ci, którzy jej nie widzieli, czy ją będą mogli obejrzeć? Tak, zapraszamy serdecznie państwa. Będziemy tą relację z dzisiejszego wydarzenia zamieszczać na platformie YouTube i będziemy rozsyłać linki również w newsletterze, tak żeby całość można było już w wygodnych tutaj warunkach i w dogodnym czasie swobodnie obejrzeć. Czyli możecie państwo sobie, że tak powiem, na przykład przekazać informacje swoim znajomym, że proszę obejrzeć, bo to jest dodatkowe wydarzenie, na którym być nie mogliśmy, ale dzięki przekazowi online jest to możliwe. Drodzy państwo, czy już mogę zaprosić Elu, pana Łukasza Krawca? Tak, zaraz zaprosimy. Ja chciałam serdecznie tutaj podziękować, zaprosić panią Ewę właśnie jeszcze tutaj do spotkań w kuluarach, a my na spokojnie jeszcze czekamy na pana Łukasza. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli krótko mówiąc, nas tobie, już Elu, tobie, my się wyłączamy, rozumiem, tak? Jeszcze jesteśmy. Jeszcze jesteśmy. Jeszcze, żeby wszyscy mogli też zobaczyć na co, że tak powiem, przeznaczamy te środki, to chciałabym zaprosić na naszą stronę internetową Fundacja Kogo, gdzie są aktualności i różne no tak. nasze plany i po prostu jakby cała ta inicjatywa i zbieranie i na co to jest, jak to wykorzystujemy. Dokładnie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy państwu też za uwagę. Ale jeszcze sekundkę czekamy, tak, jeszcze aż się chwilę. Pojawi czekamy. Pan Łukasz, który otrzyma, proszę państwa, specjalną, przygotowaną dla niego statuetkę za jego zaangażowanie i za tak. wsparcie wszelkiego rodzaju działalności charytatywnych. O, chyba jest już z nami pan Łukasz. Tak, tak, właśnie zapraszamy. Trafił pan, panie Łukaszu, zapraszamy w momencie tutaj. Właściwym. Serdecznie pana zapraszamy. Prosimy o statuetkę. Z podziękowaniem, przepraszam, że tak w takiej pozycji, ale jesteśmy podpięci. Prosimy to na środek. Prosimy środek, tutaj, tak, bo tak. dla pana mamy, to już Elżbietko, ty powiesz o co chodzi dokładnie, bo ty wiesz. Tak, pan właśnie Łukasz Krawiec co roku to wspiera nasze akcje charytatywne, również rozwija bardzo prężnie sieć swoich pracowni krawieckich i tutaj jest przyznana taka statuetka, lider najwyższej jakości pracowni krawieckich. Prosimy pokazać do kamery, także gratulacje dla pana Łukasza. Gratulujemy i życzymy wielu inspiracji. I dalszych sukcesów w rozwoju firmy. Dziękujemy ślicznie, brawa dla pana. Dla was, nasi drodzy widzowie, również podziękowania, brawa dla naszych pań, brawa dla tych wszystkich, którzy przyłożyli swoją pracę i rękę do powstania kolejnej edycji, 10. już kalendarza na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk. A kogo? Życzymy, aby tych kalendarzy pojawiło się
co roku jeszcze parę. Może będą jeszcze jakieś inne pomysły. Coś może jeszcze wymyślimy. Kochani, na razie całujemy was serdecznie. Dziękujemy za to spotkanie. I oby to było ostatnie spotkanie w trybie online. Tego sobie gorąco życzmy. A skoro nie będzie możliwości innej, bo podejrzewam, że raczej nie będzie, to pozwólcie państwo od całej redakcji, od pani redaktor naczelnej, od wszystkich tych, którzy współpracują, i również od nas. I od pań. I od pań, które brały udział. Serdeczności, miłych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten 20 rok nowego stulecia się wreszcie zamknie. Niech się zacznie 21 rok. Tego sobie życzmy. Tak, niech nie będzie zer i odporności na wszelakich poziomach. Całujemy was gorąco i dobrej nocki. Do zobaczenia. Zdrowie.